popularny seks na przykład w ostatnich latach modny jest w literaturze, a tutaj ta erotyka jest, ale jest no taka ponura właściwie. Jaki jest powód, dla którego młoda, jeszcze chyba w wieku maturalnym jest tam Zuzanna, tak? Spotyka się z tym zdziadziałym profesorem z obwisłym brzuchem. Co ją powoduje? Dlatego, jaki motyw? Że on jest wielkim artystą, tak? No to nie jest przecież jakiś nowy temat. To nie jest w ogóle nowy temat, tak? Zadłużenie młodej, starzec, tak? Młodej, no tak, Daniel też zresztą pojawia się w powieści później. Mm-hmm. Już jeśli ten wątek biblijny chcemy rozwinąć, tak? Natomiast drugi nurt w ogóle tej opowieści, który się rozgrywa właśnie w tych aluzjach, chociażby biblijnych na przykład, ale jeżeli chodzi o relacje Zuzanny i profesora, już tak całkowicie widzianą, powiedzmy wprost, na powierzchownie, no to wydaje mi się, że to w tym nie ma zupełnie nic dziwnego, że to, że młoda, aspirująca artystka, tak, dziewczyna z aspiracjami artystycznymi, z marzeniami właśnie o wielkiej miłości, tak, że ona spotyka tego swojego idola, wielkiego, spełnionego artystę, który ma niebywałą siłę, tak, taki niebywały, symboliczny kapitał. Po prostu on ma to wszystko, czym ona chciałaby być. To nie jest nic nadzwyczajnego, że ona się w nim zakochuje. To jest historia, opowieść o Zuzannie i tym profesorze. To jest opowieść o relacji pomiędzy mistrzem a uczennicą, która zostaje po prostu nadużyta, tak? No to jest powieść o nadużyciu seksualnym, mistrza wobec uczennicy. To jest moim zdaniem niesłychanie ważny temat, bo te relacje mistrzowskie, one w tej chwili ulegają dosyć istotnej transformacji, tak mi się wydaje. To znaczy, że jest taki moment, kiedy coś się dzieje z tymi relacjami takimi mistrzowskimi, z relacjami autorytetów w stosunku do uczniów czy studentów. Coś się bardzo intensywnie w tym momencie zmienia, tak? Natomiast ta historia właśnie Zuzanny i profesora, no to jest po prostu, to jest klasyka, to jest w ogóle topos, wydaje mi się, bardzo, bardzo dobrze znany, tak? Właśnie taka młodsza osoba zadłużona w starszej. A ja miałam wrażenie, że pani podkopuje właśnie ten topos trochę, że ona nie patrzy na niego z takim uwielbieniem. Bardziej wydawało mi się, że ona chodzi do niego na te, mówiąc delikatnie, randki, bo tak, nie wiem, rodzice trochę ją wepchnęli w to. Nie, myślę, że nie. Nie, myślę, że to jest jej, nie, myślę, że to jest jej wielkie pragnienie. Ja też myślę, że ona przynajmniej sobie wyobraża w tym swoim jeszcze takim nie do końca dojrzałym... Że co, że gwiezdny pył na nią spadnie z niego? Może trochę tak. Ja myślę, że ona sobie też wyobraża, że go kocha po prostu. Mhm. Że ona dopiero dużo później rozumie, że być może tak nie było, że ona tak naprawdę gdzieś była zakochana sama w sobie, że wyobrażała sobie samą siebie jako ten przedmiot, jako ten obiekt miłości wielkiego artysty, prawda? Że to była takie trochę narcystyczna gra jej samej ze sobą. A co do... też poprzez szok się tego dowiaduje. Dowiaduje, tak. Mhm. A co do tego, że ten erotyzm jest mroczny, to znów mi się wydaje, że... On jest fizycznie mroczny, bo tam w ogóle jest ciemno, prawda? Tak. To znów wydaje mi się, że... No tak po prostu jest, tak? Że to... Erotyzm to też nie jest jedno... Eros to nie jest jednoznacznie pozytywna siła, prawda? To nie jest jednoznacznie pozytywna siła. To jest siła, która ma piękne i jasne i twórcze aspekty, ale która też jest bezwzględnym niszczycielem. To nie wiem, no już... U Freuda tak Eros jest zawsze połączony z Thanatosem, zawsze splątany z Thanatosem w taki sposób, którego nie da się do końca rozplątać, więc wydaje mi się, że to po prostu jest. Drugim, a może nawet pierwszym dla mnie tematem tej książki jest nagłe dojrzewanie, to znaczy moment, kiedy młode osoby muszą zmierzyć się po prostu z realem. I, czy to się najskuteczniej odbywa poprzez traumę, ból, szok? Ja myślę, że tak, to jest bardzo ciekawe i trudne pytanie. Mi się wydaje, że nie ma w ogóle takiego życia ludzkiego, w którym nie byłoby bardzo intensywnego bólu, czy w którym nie byłoby czegoś w rodzaju traumy. Niektórzy mówią nawet o tym, że jest coś takiego w ludzkiej historii, jak trauma strukturalna, która w ogóle jest warunkiem powstania jakiegoś w miarę niezależnego i dorosłego podmiotu. To znaczy wszyscy przechodzimy przez bardzo bolesne doświadczenia po to, żeby ostatecznie stać się sobą w końcu, tak? I to się jednym udaje lepiej, innym się to udaje gorzej.
Natomiast wydaje mi się, że w tym procesie dojrzewania ból i cierpienie są zupełnie nieuniknione. Ta książka, ona w ogóle zaczyna się cytatem z Ewangelii, tak? To nie jest książka religijna nijak, chociaż uważam, że jest w jakiś sposób głęboko duchowa też. I wątki judeo-chrześcijańskie tam się pojawiają w kilku miejscach, jako mity pewne zagrzebane w tej narracji. I no, jeden z takich mitów fundujących naszą kulturę w ogóle, to jest mit o upadku, prawda? I teraz ten upadek to jest takie zdarzenie, które sprawia, że nagle zaczynamy myśleć o raju, ale zauważmy, że raj to jest miejsce, które było już zawsze od początku stracone. To znaczy raj nigdy nie istnieje jako to miejsce, które mamy, tak? Czy jako to miejsce, w którym akurat teraz jesteśmy. Raj to jest to, co zawsze już było stracone. W pewnym sensie powstaje dopiero retroaktywnie na skutek właśnie tej utraty. Więc w pewnym sensie wydaje mi się, że to w jakiś sposób staram się opisać historię tych postaci rozmaitych tam, to też nawiązuje do tego mitu, czy być może do tego elementu struktury psychicznej naszej, tak? Takiego, że ten raj jest zawsze konstruowany jako coś, co już zawsze od początku było stracone. W tym raj utraconego dzieciństwa. Dzieciństwa, tak? Absolutnie. Niewinności, dzieciństwa, niewiedzy. Nawiasem mówiąc, to dzieciństwo przebiega w ostatnich latach PRL-u. I zastanawialiśmy się z Agatą, czy to nie jest jeden z bardzo rzadkich przypadków opisania właśnie takiego dzieciństwa i przejścia, takiego przejścia właśnie do nowego etapu życia właśnie w tamtych czasach, w tamtych okolicznościach. Mam zresztą wrażenie, że z największą energią pani pisała te fragmenty, które dotyczyły właśnie tego końca PRL-u, widzianego przez małe dzieci. Czy tak było? Czy pisałam z największą energią te fragmenty? Tego nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, dla mnie ciekawy też jest koniec książki, ten, który się rozgrywa dla jednej z bohaterek już w Grecji. Bo również dlatego, że ta końcówka konfrontuje jej dziecinne marzenia o Grecji, czy jej dziecinne wyobrażenie Grecji, właśnie takiej utożsamionej z bogami, z kulturą, z jakimiś ilustracjami w beznadziejnych PRL-owskich podręcznikach, tak? Konfrontuje te marzenia z Grecją, która jest teraz, z Atenami, które to jest miasto, które ja bardzo, bardzo kocham osobiście, ale jest to też miasto bardzo pęknięte, takie zbolałe i właściwie jak się przyjeżdża do Aten z Warszawy w tym momencie, no to już nie mamy takiego poczucia, że jedziemy o rany na zachód do Europy, prawda, z jakiegoś zaścianka. To właściwie no, ten dystans się bardzo zmniejszył. Natomiast jeśli chodzi o te czasy właśnie późnego PRL-u i dorastanie gdzieś tam w małym miasteczku, to są rzeczy, to są na pewno takie tematy, do których materiałem pewnie jest jakoś tam gdzieś tam moje własne życie, tak? Chociaż nijak to nie jest książka autobiograficzna, ale te obrazy, które tam się pojawiają, czy wyobrażenia, które się tam pojawiają, są na pewno związane też z czymś, co ja sama pamiętam, czy co sama pamiętając konstruuję gdzieś w swoim życiu dla siebie, jako właśnie to dzieciństwo, ten czas jeszcze przed przejściem gdzieś w dorosłość. To z kolei Schulz mówi o tym, że dzieciństwo jest takim matecznikiem wyobraźni i może tak jest, że wszyscy pisarze do tego matecznika muszą w kółko powracać, bo tam coś bije, jakieś źródło, jakaś energia nie do końca zrozumiała. To tajemnicze rzeczy są.